Cześć, witajcie z tej strony Danielito, a my wracamy do Wiedźmina 3 Dziki Zgon, moi drodzy. Kontynuujemy. Musimy zapytać Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer, także zajmijmy się tym od razu. Siadamy na płoteczkę i ciśniemy. Moi drodzy, trochę Wiedźmina nie grałem. Od czasu, kiedy wrzuciłem filmik pierwszy. Bo trochę miałem na głowie gierki ze znajomymi. Dużo Evolva graliśmy tego nowego, więc trochę tego na YouTube'a poleci, zanim Wiedźmin się pojawi kolejny. Znaczy, teraz powinienem, bo aktualnie mam taką informację na temat kanału, na początek. Aktualnie mam dużo filmów z Evolva, czyli z 7 teraz, gdy nagrywam Wiedźmina, a pewnie jak już będzie na kanale, to z 10 filmów będzie Evolva. Ale to nie oznacza, że tylko Evolve będzie. Tak będę wrzucał to na zmianę. Raz Wiedźmin, raz Evolve, raz jeszcze jakaś gierka. Counter-Strike też grywamy często, także... no, liczę, że tutaj mój kanał się rozrośnie pod tym względem. I oczywiście Skyrim też. Skyrima pobrałem ostatnio i będę z powrotem nagrywał też Skyrima. Oczywiście nie fabułę, tylko sobie jakieś tam poboczne misyjki czy coś. To miejsce mocy. Chociaż pewnie nie będzie mi się tak dobrze w Skyrim grało jak w Wiedźmina teraz. Co jest? Okej, okay, idź. Należyliśmy wykonać zadanie, potem sobie coś pobiegamy, porobimy. Zastanawiam się, czy całą fabułę dla was nagrywać, czy robić to po prostu tak, że sobie przechodzę jakąś część i wrzucam wam jakiś filmik z misji fabularnej, ale tak dalej już. Nie wiem, jak to zrobię, czy pełna seria z tego będzie, bo nie wiem, czy jestem na to gotów. Na 5 milionów odcinków z tego na kanale. Ale już zoptymalizowałem gierkę, już się nie przycina. Wcześniej po prostu, nie dość, że kamerka się zacinała, bo ustawiłem ją na najwyższą jakość. O kurde. Coś tu, co my tu mamy? Wilki! O fuck, dobra. Muszę się walki nauczyć. Co jest? Halo? Dobra, dobra. Spokojnie, muszę się przyzwyczaić. Nie dadzą mi nawet znaku rzucić, o kurde, ale to... Trzeba uniki robić, dobra. Teraz się nauczymy w to grać. Opary bagienne są trujące, okej. Okay. Dobra, widzę. Czy mogę zjeść chlebuś? Dobra, ale mało życie mi daje, ale wilki uciekły. Coś tu mamy? O kurde, przedmioty. Sztaba stali, jakieś tutaj aromaty, alkohole i tak dalej. No cóż, skończyłem na czymś i zapomniałem. No i zapomniałem, no. Może mi się przypomni podczas jazdy. Nie ten. Przeżykałem ich? Nie. Lepiej przeżywać. O, mój pies jest. Cześć, psie. Co tam? Piesek do mnie przyszedł. Oj, oj, oj. Chodź. A, no chodź, 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 idź, 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 idź. Dobrze. Piesek sobie za mną siedzi teraz na fotelu. A my gramy dalej w Wieśka. No, po prostu zapomniałem, co miałem powiedzieć. I już sobie nie przypomnę chyba teraz. Przyspieszmy trochę tempo. Jeżeli się uda, to dzisiaj nagram trochę odcinków więcej niż jeden. Łódka, nie tak szybko. Także jeżeli nie będę się żegnał, to znaczy, że jest trochę więcej tego. I jeżeli będę tego więcej nagrywał, na przykład 3 filmy podczas jednej przysiadki przy tej grze, to sobie zrobię tak, że po prostu będę wrzucał je codziennie, nie? A jeżeli nie, jeżeli będę się normalnie żegnał... Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego?
Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! A jak będę się normalnie żegnał na filmiku, to znaczy, że jest tylko jeden materiał, bo nie mogłem dłużej siedzieć przy Wiedźminie, tylko musiałem się zająć innymi sprawami. I następnego nie będzie inna gra. Także... Dobra, to jest wieża, tak? To nie jest wieża, ale to jest podobne do wieży. To ile wieś dożyta? Ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wileja. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób. W tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszła. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Okej. To Mira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? No cóż, no to ciśniemy. Zerwaj mnie. Lerido!
kurde, jakiemu oni tam mówią? Po swojemu. What? Okej. No cóż. O, fuck. Dobra, także idziemy, moi drodzy, w przygodę. O. A, szybka podróż. Spoko. Hop. Co machasz mieczem? Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowigrad. Mhm. Dobra, jedziemy. Jedziemy z koniem. Aha, tempo, tempo. Koniu! Tak jest. Dobra. Słyszałeś o brygadzie Wrighet? Tacy jak ty tam służy. Nie ludzie. No, nie ludzie. Ty nie ludziu. Jestem youtuberem. Kurde. Mamy tu jakieś... Zapomniałem, jak one się nazywały. Ale w dwójce były takie same. Topielce chyba. Albo utopce, już nie pamiętam. No. Co tam? Teraz wolno. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. Ten trochę jak ze Shreka. Wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. No dobra, pieniążki jakieś wpadną, nie? Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Spoko. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Dobra, zbierajmy tak, takie rzeczy. Bardzo, bardzo dobrze. Czy coś tu mamy? Jest, widzę wóz i słyszę wrogów. Tam biegają. I to są te... Te topielce albo utopce. Nie kojarzę. To u mnie na Steamie jakby, co nie sprawdzajcie. Ja mam grę na Gogu, także tutaj Steam mi nie pokazuje. Mam pudełkową wersję. Dobra. Ta skrzyneczka, tutaj nie widziałem jej, tak? Czy gdzieś tutaj? Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Wóz jest naszpikowany strzałami. No sprawdziłem już, spokojnie. To jest skrzynka z tym ładunkiem, ale tutaj strzały były, także... Ciekawe. O! Strzał. O tym nie było mowy. Mhm. No tutaj coś mi... O! Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. No to kurde. I nikogo, żadnego potworaka nie ma w pobliżu. Ale tą skrzynkę mam dalej znaleźć, no dobra. To nie... O. O fuck, dziabią mnie. Mogę coś z tym zrobić? Nie. Dobra. To jest cały obręb, także... Będę musiał to poszukać. Wody się napiję, zjem chleba.
Wezmę sobie jakieś tutaj zioła. Żoła. Tam są strażnicy. To oni nic nie widzieli? Ciekawe, ciekawe. Co tu mamy? Jak się kłóca w tej grze, co? Nie da się kłócać w tej grze. Wiedźmin nie może kłócać. Tu jest jakiś coś. Czy nie? Nie ma jeszcze nic do sprawdzenia. No to gdzie ta skrzyneczka? Gdzieś tutaj powinna być w okolicy. Skoro to jest wóz. Są strzały. No i gdzieś tu skrzyneczka jest. O, chyba widzę, tak jest. No, bierz to. Co za gałgan? To jest utopiec jednak. No. Jeszcze dziś jest? Nie. Nie mogę tego wziąć? No kurde, zaraz trzeba będzie tutaj tą grę bardziej ogarnąć i będę już mistrzem w walce. Ale ta skrzyneczka, nie ją wziąłem? O kurde. Nie, ona gdzieś tutaj była. Dobra. Tak jest. Musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. Ja nie wiem, czy ja chcę mu zwracać to, jak to jest kłamczuch. Ale tu to co nie wezmę tutaj nic chyba. Przecież... Nie, dobra. No to idziemy z nim porozmawiać, co tu się dzieje. Zapytać go o co kaman. Dobra, dobra. Tam jest mój koń, widzę na mapie. O, tu jesteś. No stary. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No kurde, będziemy go gonić koniem. Chyba. O, płotka. O, gonim go. No kurde, speed. Tak jest. Gonimy frajera. Tak. Chodź tu, kurna. W cwaniaku. No i nara. Wolnie. Ra, jeden hit i leży. Trzeba go stąd zabrać. No, żyje jeszcze spokojnie. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Puśćmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. No i co teraz? No to jest wiedźmak, no. Dobra, jedź. Życzę
życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z siebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Foltesta. Pamiętamy. Foltest Rip. No dobra. To ja sobie 30 nowigradzkich koron, spoko. I ukończone. To ja sobie zrobię tak. Ja sobie się... spoko. Spoko, widzę. Ja sobie pójdę spać. Tak jest. Odpocznę sobie gdzieś tak tutaj, żeby mi się życie uzdrowiło. Tak jest. Tak jest, jest żyćko. Muszę zobaczyć właśnie. Spoko, tu jest cały ten samouczek włączony. Ja to ogarnę zaraz, spokojnie. Alchemia. I tak, to jest chyba leczące, tak? Mhm. Mózg utopca. Ostatnio nie mogłem utopca tego właśnie przeszukać, ale zaraz zabijemy jakiegoś. I spirytus. Spirytus pewnie można kupić. Także zajedzie się do jakiejś karczmy czy dziuś. To jest nie mój koń, to jest mój koń. No i wsiadajmy, no i ja chciałbym jeszcze, bo my go goniliśmy tak, tak? Gdzie my go goniliśmy, jak? To jest... tu. Przejdźmy siebie tam, sobie, znaczy. I ja chciałbym sobie mózg utopca jakiś wziąć, także ciśnij. Kurde, i dalej, znowu zapomniałem, czy to były utopce, czy to pielce, więc kurde, nie jestem pewien, czy to będzie to. Chyba utopce. Oby. To tu było, tak? Czy nie? Tak, tutaj, tak. No to przejdźmy. Jest jeden. A kurde, gazy. Da też utopić. No i mamy. Jest jego mózg? No. Serce. Szukamy mózgu. Mózg. Mózgi. O fuck. Ej, oni mnie biją mocno, czy to mnie trucizna taka była? Dobra. Tak go przypaliłem, że aż zapachniało mi. Dobra. Czasami nie można przeszukać ich. Jest mózg, dobra. No jedną jaskółkę mi starczy, ale jeszcze bym chciał jedno. Bo chyba takich wywarów nie kupię w sklepie. Jeszcze będę musiał te... jakieś tam kwiatki czy coś. Te tutaj... A co ja muszę tam zebrać? No przecież... Nie mam miksirów, nie? Mam tylko puszczyk. Regeneracja wytrzymałości. A to też jest dobre w sumie. Ale to na razie nie, to podczas walki to działa. To ja muszę zdobyć jaskółcze ziele. No dobra. Tu mamy jakieś werbeny. Jaskółcze ziele jest takie żółte. Tu jest jakieś kwiaty, tu grzybki. Nie wiem, czy tu jest limit pojemności postaci, zaraz muszę zobaczyć. Jest. Ale to nie jest jak w Skyrimie, że kurna 5 rzeczy na... wezmę krzesło i nie mogę już nic nosić. Nie mogę biegać, znaczy się. Tam wilki są, ja nie chcę wilków, ja jeszcze bym trochę mózgów utopców wziął. O! To to? Tak jest. Jeszcze troszkę, jeszcze 4 czy 3. Chyba tu widzę. Nie, to słońce świeciło na to. No cóż, gdzie tu nie ma, co? Nie ma utopcy, już znikły, zabiłem wszystkie. Liczę, że respią się. A, tutaj przyjeżdżałem do garnizonu. To te wilki co uciekły. Nara! He! Zjadłem sobie trochę chleba. I wody. I mam jeszcze udko. No to spoko. Tu już nic nie ma prawdopodobnie, ale te dwa wozy blisko siebie, kurde, były. No dobra.
No to dawaj płotka. No i udajmy się teraz. Odpocznij. Udajmy się gdzieś. Kurde, ale to będzie trochę fajnie. Znaczy trochę, bardzo fajnie. Tutaj ciała muszę zapytać myśliwego. Tutaj mam zielarz. O, może tu kupię te kwiatki. Od razu będę miał ten lecznicze zioło. A w sumie to miałem misyjnie oznaczone. Bo chyba miałem z nią pogadać o tych szakłakach czy coś takiego. No dobra. Udajmy się zatem. A muszę też przy okazji po drodze zbierać te jaskółcze ziela, bo może nie będę mógł od niej kupić. Ale kto wie, zaraz się tam udamy i się dowiemy. O, jest utopiec. Gdzie on znikł? O kurde. Nie, to... Ard miałem, jak chcę igni. Czy jest mózg? Nie ma, jest ślina. To jest jakiś pan. O, klucz. Chcemy go zbadać? No to coś tutaj znaleźliśmy. Ale jak on gdzieś tu... Może gdzieś tutaj jest pod wodą. Skrzyneczka. Albo do jakiegoś domku może to jest klucz. Albo do jakiejś bazy ukrytej, bo to jest Stemmel Scorillo w sumie. Dobra. Leżeć. Jest mózg. Dobra, już będę miał dwie jaskółki. Sprawdźmy to. Czy coś tu mamy? Tak jest. No jest tu coś, widzę. Muszę zanurkować tutaj, gdzie jest głębiej. O. I czy to jest to? Tak! Rozkazy wojskowe Floreny. Floreny już chyba nie są tutaj ważne, nie? Kurde, tyle tu rzeczy. Pobojowisko normalnie, nawet pod wodą. Ale Floreny może będzie można jakoś wymienić. Nie jestem pewien. Bo Floreny można je wymienić, tak jest. W banku. O kurde. Kwiaty. Ale to jest, kurde, może jakieś misje coś będzie. Xenfurt. Okej. Co to jest glosariusz? Glosariusz, a to jest bestia już. Spoko. Ale do jaskółki dalej potrzebuję ziela i spirytusu. A to drugie łatwiej będzie mi tutaj zawalczyć. Nie wiem, czy to pierwsze też. Ale idźmy do konia, a dalej do zielarki podejdźmy sobie tym koniem. Także piszcie, jeżeli chcecie, żebym nagrywał wszystko, co robię w tej grze. Czy was to interesuje, czy tylko linia fabularna, czy tylko tak po części, że przewijam sobie czasami tą linię fabularną. O, chyba mam ten. Jaskółcze ziele. Mogę na koniu zabrać? Nie. No to jest do mchawiec, okej. Idźmy zatem dalej. Płotka. Ale no feeling gry jest spoko. Ja idę za tym GPS-em zamiast za tym moim oznaczeniem. Ale już się poprawiam. No czemu nie skoczył? Nie skoczyła płotka moja. Ale tu ziela jest na mapie. Może jaskółcze jest też. Nie, to są jakieś... coś niepotrzebne mi na razie. Myśli chwost. No dobra, wejdźmy zatem. Porozmawiajmy. Przeszkadzam. Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten...
Czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Dobrze, wziąłem dwa mózgi. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Jeden dla niej zrobię. Mhm. Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy, za dużo jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. No cóż. Czy możesz mi coś sprzedać? Tak. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Czy jest, jest tutaj. Dobra. Alchemia! Jest! Dwa jaskółcze ziela! A nie, to ja mam. Ona ma 11. Kupię wszystko. Jestem bogaty. No to teraz tylko... tu spirytus właśnie. Masz jakieś... Coś się znajdzie. Nie sprawdzałem, czy masz spirytus. Może to jest piąta esencja? Co to jest? Co to jest? Aha. To pewnie też będę potrzebował. O! Jest! Wezmę dwa. A kurde, jak drogo, ty. Coś myślę, że w karczmie to taniej będzie. Ja idę zobaczyć. Bywaj. Bywaj. Ja nie wydam tyle pieniążków. Trzeba zobaczyć, czy w karczmie jest. Wolni. No wolni, wolni. Gdzie tu jest to miasto? Tutaj jest to pieć. Tutaj jest myśliwy. Przejedźmy się. Ja póki jeszcze mi się to ten krajobraz nie znudził, póki jeszcze nie przeszedłem wszystkich tutaj terenów, to jeszcze będę sobie normalnie chodził. Chyba, że będzie trzeba wtedy z powrotem, to wtedy będę używał tych znaków, ale już mam dużo tego. Co to za dźwięk był? Śmieszny. No dobra, jest tutaj nasza wiocha. Okej. Okay. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cysarz Emchyr na robudacie. Coś ty powiedział? Kto się? No, ciężko. Słuchaj mi uważnie, nigdy przy śmierci nie powtórzysz. Nikomu. Z ciężkim masz więcej nie bawi. Ciężko to było. Głupek, można nas wszystkich zabić. Zobaczycie z nim choć raz, to pożałuję.
Kurde. Jedziemy. Dobra, tu jest chyba karczma, nie. Tam jest coś. Jest sklepik na mapie. Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skrytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś zobaczył, to murach ciągle ukręcił. Tak było. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. I to jest biznes! Tylko żeby to miał, co ja potrzebuję. Rzucę okiem. Ma! Ale żeby nie... No trochę taniej wychodzi. O połowę. Tak? Ona chciała 200, nie? Za dwie. Kupię 3, jak tak taniuś. O kurde, dobra, kupię 3, taniocha. 81, dobra, teraz można zrobić jaskółkę, znaczy jaskółkę. Uważaj na siebie. Już się ciemno robi, także... Nie, nie tap, cały czas my się myli, chyba że tu jest też... To jest medytacja. A ja chcę... Spoko, spoko, samouczek. Dobra, tu jest rzemiosło. Nie, ja chcę alchemię. Tak jest. Przecież byłem w alchemii. Dobra. Posiadasz składniki. Wykonaj przedmiot. Czy mogę wykonać dwa? No, a gdzie jest? To już nie mogę? Sobie tego zrobić? Czy zrobiłem? Bo nie rozumiem. No ekwipunek. No mam. A, aż 3 zrobiłem. No to dobrze. Chyba. Co nie? To ja sobie wezmę trochę tego tu. Nie, nie mogę. Tutaj. Dobra. Jeszcze to drugie, to tutaj. Ale jedno trzeba dać dla tego. Dla tamtej. Zróbmy to teraz. Na razie pomińmy to. Sobie, tylko dziennik. Tak, weźmiemy sobie to. O, jest płotka. Dobra, ciśniemy. I damy ten eliksir, no. Zobaczymy. Zróbmy sobie to poboczne zadanie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skrytki wiedźmaka. Ta, nie powtarza się już. Tablica sobie ogłoszeń, później sobie zajrzymy. O fuck, się zapatrzyłem trochę. A nie, dobrze. Po polu pobiegnę, co się będę. Kurde, ale fajna ta gra. Szkoda, że dopiero teraz w nią gram. No dobra, jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, czy to zadziała. Czekaj, zapiszę sobie. To jest to. Tutaj mam jeden zapis, zaraz. Tutaj mam jeden zapis, to jest licho przy studni. Tego, to było, dałem dla taty sobie pograć, bo mu się też podobało i on ma oddzielne swoje zapisy, a ja mam oddzielne swoje, on trochę dalej jest ode mnie, jakiś tam, znaczy w sumie jesteśmy równo, on zaczął jakieś tam zlecenie, no po prostu sobie grywa, tak? Dobra, czy mogę z nią porozmawiać, czy muszę podać jej? Muszę z nią porozmawiać. Tak? Mam eliksir dla Leny, to jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Bo chcę expo! Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Pieniądze?
Co dostałem? Aha, zakończyłem. O, poziom drugi! O! No mówiłem, że dla expa to robię, nie? Backspace to jest... aha, to jest to menu całe na backspace. Postać. Rozwój postaci i poziomy. Jak to zbierzesz, pewne liczby punkty doświadczenia, że jesteś kolejny poziom. To jest oczywiste. To punkcioszki, umiejętności... dobra. To jest szermierka, znaki, alchemia, zdolności. Ja sobie najpierw coś w walce porobię i będę też szedł w... no na pewno nie to. Tutaj nic, tutaj zobaczymy co tu jest w ogóle. Zwiększona tolerancja, o tutaj to też by się przydało. Także to na pewno, tutaj co to jest, odnowienie. O, to może też w alchemię. Ale na pewno w igni trzeba będzie tutaj podmocować. Gdzie to jest igni? Jak to miało znak? Tu jest, tutaj. Oczywiście to będzie potrzebne. Na pewno, ale najpierw pójdźmy coś w walkę. Wrażenia. Nie. Nagrywam. Odmienię cię zupełnie. Odmienię strzał na razie nie. No dobra, to sobie robimy. Dobra. I to się... aha, o jen. To trochę lipa, jak to jest tego tyle, a tu tylko to można dać. O. No dobra, zobaczymy. 350 doświadczenia, to się nie dziwię, że level wbiłem, no kurde. Dobre zadanie. No cóż, ale jak mnie wołają, no to dobra, także... to znaczy jak ktoś coś chciał ode mnie. Dziękuję wszystkim przeserdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Wiedźmin 3, Dziki Zgon. Liczę, że wam się materiał spodobał. Liczę, że chcecie więcej tego, co teraz zrobiliśmy. No i oczywiście, czekajcie na następny film. Co mam więcej powiedzieć? Do zobaczenia. See ya.